Można powiedzieć, że to nietypowo, bo mieliśmy ćwierćfinały, mamy półfinał, a tak naprawdę dzisiaj mamy finał, bo to są akcje bardzo ważne, gdzie młodsi z klas 1-4 mogą zagrać w piłkę ręczną troszeczkę zmodyfikowaną. Wpadłem na pomysł, że w najprostszej postaci zrobimy 1-1 na małych boiskach. Razem z Arturem z Siódmiakiem współpracujemy. Dziecko tutaj bardzo mocno rozwija swoją wydolność, bo mecz trwa 3 minuty. Dziecko jest cały czas w ruchu, oddaje rzut, cofa się na bramkę, broni, znowu oddaje rzut i tak dalej, i tak dalej. To jest nasz 90. turniej młodzieżowy, który zrobiliśmy przy okazji organizacji Mistrzostw Świata. Ten proces się oczywiście rozpoczął dawno. Mamy i nagrody, i medale, oczywiście dla wszystkich, bo wiadomo, że tutaj jeszcze nie jest ta ostra rywalizacja, ale już są też pierwsze, drugie, trzecie miejsca, żeby dzieci zobaczyły, jak jest zwyciężyć.